naszym... Oj! Oj! Witamy Państwa w naszym... Oj! Coś się popsuło i nie było mnie słychać! Coś się popsuło i nie było mnie słychać, dlatego powtórzę jeszcze raz. To trzech zaczynamy. Moje nazwisko Szostek Andrzej, a to jest jeden z jedynki tutaj. Prawda, odcinek 2137, w którym... tutaj zawodnicy będą się zmagać o puchar tutaj dyrektora Malic... Co? A, Kaczora, tak. No dobrze, no ale zanim to zrobią, to niech się przedstawią. Ja się chyba przedstawiać nie muszę, tak? Grzegorz Urbanek. W wolnym czasie piszę nową konstytucję, nie? Pewnie. No i też dla rozrywki poruszam się w sferze żelaznej logiki, nie? Pewnie. No ja się pytam, kto wam te głowy heblował? Kto? Ha? Fakty. Ja opowiadałem to? Tak. Pewnie. Jestem Bond, ksiądz Bond, amant, szpieg, miłośnik wina mszalnego, wstrząśniętego, niezmieszanego i gorący zwolennik zniesienia celibatu. Teraz ja? Nie, ja. Aha. Nie no, głupie, ja chcę teraz przecież. Ja jestem Grzegorz Chudziak, jestem chemikiem z Częstochowy, pracuję... Grzesiu? A tego gdzie wcięło? No przecież to jest niepoważne, zgłaszał się do teleturnieju, znał jego zasady, nikt mu nie kazał tu przychodzić, nikt nie mówił, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, a on tutaj przychodzi sobie do teleturnieju i kiedy ma się przedstawiać, wychodzi. No przecież to jest niepoważne, no ale tak to jest chyba z tymi ludźmi z Częstochowy, że się często chowają. Ale betoniara! Chłopie! Kto cię uczył żartować? No, w takim razie tak. Słuchajcie, widzę, że macie wolne miejsce. Ja grałem kiedyś, hazard uprawiałem, ale to też dawne czasy były. I słuchajcie, grałem w milionerów i wygrałem. Wygrałem w milionerów, tylko że to było przed denominacją, to w sumie nic nie wygrałem. I co? I wpadam i siup! Pso, Kurdystan się porobiło. Ty Piotrek, co tam wcinasz? To nie są nasze słodkie kuferki? Myślałem, że to poczęstunek. Co wymyślił? Co? Ile tam jeszcze? 10 lat? Ta emerytura? No cóż, walić. Czas na pytania, które dzisiaj wybrał dla nas los. Los Angeles. No to ciach. Piotrze, dla ciebie pytanko muzyczne. Oh, you touch my ta-la-la. My ding-ding-dong. Podobało się? Nie. Błąd. Było fajne. Ciach. Grzegorzu, historia Polski dla ciebie. Polakiem największym to kto był? No, Grabski. Nie, Dmowski. Wiedziałem, że Dmowski przecież. Ja też. No. To ciach, teraz do pana księdza może. Kultura, trzy światowe centra rozrywki, wymień. Las Vegas. Las Palmas i... Las Wolski, tak. Dobrze. To na koniec pan Ryszard powie nam, dlaczego w naszym teleturnieju jest tak niewielu WF-istów? Aż słuchaj, nie mam pojęcia.
Dobrze, ja też nie wiem, choć się domyślam. To czas na przerwę, ciach.